Choć człowieku, coś ci powiem, choć cię wszystkie stany. Piotr Spodtek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca. Drzwi zapuka, by zanurzyć się we mgle. Strach i smutek niczym otchła uzupełni komnat się. Na gość nocy nic nie wzruszy, kiedy już nie będzie cię. Ciepły promień słońca suszy każdą łzę. Zapach minionego lata trwa jak sen. To co by nie wróci. Cichy wiatr melodię nuci. Ciepły promień słońca suszy każdą łzę. Zapach minionego lata trwa jak sen. To co było już nie wróci. Cichy wiatr melodię nuci. Drzwi zapuka, by rozpędzić gęstą mgłę. Uśmiech, radość niczym otchła uzupełni komnat cień. Na gość nocy nic nie wzruszy, kiedy już odnajdę cię. Ciepły promień słońca suszy każdą łzę. Zapach minionego lata trwa jak sen. To co my zapach minionego lata trwa jak sen. To co było jeszcze wróci. Z wiatrem co melodię nuci. Witam serdecznie pod wielkim dachem nieba. To już kolejna emisja, chyba tym razem 369, jak dobrze pamiętam. Przywitaliśmy się piosenką w wykonaniu zespołu Wędrowne Gitary, Zapach minionego lata. Lato tak łagodnie przechodzi w jesień, przynajmniej wrześniową porą. Ale mam też niespodziankę, bo dzisiejsza audycja jest poświęcona festiwalowi Stardust w Bielsku-Białej w Jasienicy, a obok mnie siedzi jedna z uczestniczek i współgospodyni audycji pod wielkim dachem nieba. Witaj, Marylko. Witaj, witam wszystkich słuchaczy. No więc tak, w dniach 21-23 września byliśmy gośćmi festiwalu poezji Stardust, który odbywał się w Bielsku-Białej, Jasienicy i Czechowicach-Dziedzicach. Jest to kontynuacja festiwalu poezji słowiańskiej, który odbywał się dotychczas. No powiedz, Marylko, co tam się działo na tym festiwalu? Jaki był program tego wydarzenia? Ja wiem, że gospodarzami jak gdyby tego wydarzenia byli Abigail, Lucyna, bo takie prawdziwe imię, Brzozowska, i Bo Jaroszek. A co oni nam tam przygotowali na tę imprezę? No, program był bardzo bogaty. Festiwal zaczął się już w czwartek w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie odbyło się spotkanie z poetami w liceum Marii Skłodowskiej-Curie i w Stowarzyszeniu Felicitas Kreacja Rzeczywistości, a także spotkanie autorskie Pawła Kuszczyńskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Piątek zaczął się od spotkań z poetami w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych i w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej. W tym drugim spotkaniu brał udział Abigail Lucyna Brzozowska, Bożena Bobadyga i młody bielski poeta o pseudonimie William Byrne. I ja także. Potem był wernisaż mandali Lucyny Brzozowskiej w Galerii Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego i oficjalna gala festiwalu Stardust na tejże uczelni. Następnie przystanek poezja i prezentacje poezji zaproszonych gości w Domu Kultury imieniem Wiktorii Kubisz. W sobotę festiwal przeniósł się do Gminnego Ośrodka Kultury w Jesienicy. Dzień zaczął się od warsztatu haiku przeprowadzonych przez Krzysztofa Macha. Następnie był poetycki Hyde Park i koncert zespołu Inne Słowa. To tak pokrótce przedstawiłam program, ale było oczywiście wiele innych atrakcji. Może jeszcze powiem, kto objął patronatem tę imprezę. Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, starosta bielski Andrzej Płonka i burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut. A patronem medialnym była m.in. nasza audycja. No nie tylko, bo było jeszcze Radio Islanders, no i z tego co wiem było Radio Bielsko i cała masa innych instytucji, które tam były związane. Jedno jest pewne, impreza przechodzi już do historii. O tym, co się tam działo i jakie ma znaczenie to 102. impreza, chociaż tak naprawdę nie była ona 102. Ale to się dowiemy z wywiadów, z rozmów, które będą nieco później. Teraz za chwileczkę zapraszam na wysłuchanie jeszcze piosenki premierowej Dzikie Zwierzę w wykonaniu Igora Jeszczuka, a potem wam powiem, będzie Ryszard Grajek na pewno, a potem będziemy po kolei pokonywali kroczki na pewno z Ryszardem Grajkiem jako tym pierwszym gościem, a potem gospodarze, czyli organizatorzy obecni, no i jeden z przedstawicieli sceny, kabaretowej sceny w Bielsku-Białej. Manifesty, deklaracje, kto wygrywa, ten ma rację. Wielkie słowa, obietnice, byle w garści mieć ulicę. Kto nie z nami, ten przeciwko. Będę sobą mimo wszystko. To był Igor Jaszczuk. Marylka Duszka właściwie powiedziała już wszystko o programie. My skupimy się teraz na historii tego festiwalu oraz skupimy się na organizatorach.
No i zobaczymy, co i dlaczego. Dlaczego zmiana nazwy festiwalu i tak dalej. Zapraszam więc na rozmowę z Ryszardem Grajkiem, czyli poprzednim organizatorem tego festiwalu. Potem usłyszymy piosenkę Do Ciebie Mamo w wykonaniu Violetty Villas, a Ryszard Grajek na końcu przeczyta nam jeszcze dwa fragmenty poematu Matka. Witam serdecznie pod wielkim dachem nieba. Właściwie historię Festiwalu Poezji Słowiańskiej, bo tak się nazywał festiwal za twojego czasu. Ryszard Grajek jest moim gościem. Witaj, Ryszardzie. Witam serdecznie. Cześć. Ja mam jeszcze bardziej historyczne pytanie do ciebie, bo na zaproszeniu, które dostaliśmy od obecnej organizatorki, prawda, od Abigail, taki napis 102 edycja. Ty jesteś gospodarzem 10, tak, wcześniejszych edycji. Skąd się wzięło to 102? W tym momencie zastanawiam się, czy odpowiedzieć bezpośrednio na pytanie, czy od historii, czy okrężnie. No dobrze. 102 to jest pomysł organizatorów merytorycznych, czyli Abigail Lucyny Brzozowskiej i Bo Jaroszka, na nowy tytuł, nazwę festiwalu poezji Stardust, czyli Gwiezdny Pył. A 102 to znaczy, że w przyszłym roku, jak się odbędzie, to będzie 101, następny setny, aha, bo chcą fetować setną rocznicę i aby to nie było zbyt daleko. To była odpowiedź właśnie bezpośrednia na to. A historycznie to projekt, który przez 10 lat organizowałem, to był Festiwal Poezji Słowiańskiej Czechowice-Dziedzice. Bo Festiwal Poezji Słowiańskiej w tym świecie internetu funkcjonuje i wymyślił Aleksander Nawrocki, który zmarł 2 lata temu w Warszawie. W 4-5 latach włączyliśmy się i stworzona została edycja Londyn, Warszawa, Czechowice, Dziedzice. Czyli stąd się w tym projekcie wziął również Aleks Wróbel, tak? Dokładnie, Aleks Wróbel z Londynu. Aleksander Nawrocki nie żyje, Festiwal Poezji Słowiańskiej, no jakby no trochę naturalną śmiercią umarł, może umiera, nie ma tam następców zainteresowanych do prowadzenia kontynuacji od 3-4 lat w Londynie już też nie funkcjonuje. Festiwal Poezji Słowiańskiej, Czechowice Dziedzice, długa nazwa, ale to jest imię jakby własne, w ubiegłym roku zakończyła. Każdy z nas trzech wprowadza własne pomysły, własne zasoby. Myśmy współpracowali, wspierali się, podpowiadali sobie różne niuanse związane z kulturą, z biznesem, z otoczeniem. Nasz projekt czechowicki, dlatego że mieszkam w Czechowicach-Dziedzicach, to były wydarzenia programowe w różnych miastach Podbeskidzia, Śląska. Również w piwnicy pod Baranami w Krakowie. To trochę dalej niż Śląsk. Tak. Przyjąłem w 2013 roku prostą zasadę, żadna tam misja, marzenie. Promocja poezji, poetów i miast, w których to się odbywa. Wyszło kapitalnie. Przez ten czas nie były wprowadzane żadne nagrody, konkursy. Natomiast pewnych rzeczy nie można zaplanować. Czas pokazał, że z roku na rok było coraz więcej chętnych poetów, zainteresowanych. Na spotkania nasze przychodzili nie tylko poeci. Ktoś tam nazwał, że o, wybacz Rysiek, nie przyjadę, bo nie lubię spędów. To można i tak pojmować różne duże spotkania. Natomiast czas pokazał, bo dzisiaj to mówię historycznie, 10 lat coś się zamknęło. Na spotkania poetyckie mamy świadomość, w społeczeństwie przychodzi kilkanaście osób, 20-30, to jest już wow. Natomiast na nasze festiwalowe spotkania były pełne sale. Wniosek z tego, jakieś zainteresowanie jest lub potrzeba w społeczeństwie. I to był taki no, miły akcent, który pokazał, że jednak poezja z uśmiechem mówimy, nie interesuje mnie, a jednak.
To właśnie ja w tej chwili nie rozumiem takiego pojęcia, bo mówisz o tym dużym zainteresowaniu. Ja jestem też może nie świeżo, bo w maju, na przełomie maja i czerwca byliśmy z Marią Duszką na Maju nad Wilią, na 30. edycji festiwalu Maj nad Wilią, który organizuje Romek Mieczkowski. To też bohaterstwo 30 lat organizacji tego takiego wydarzenia. To dużo zabiegów. No właśnie jestem ciekawy, jak było u ciebie, no bo to, że się towarzystwo spotyka, przyjeżdża z odległych rejonów kraju, prawda, i z zagranicy w waszym przypadku teraz też, no to jak to jest, bo to trzeba jednak nie tylko ogarnąć duchowo, ale również, że tak powiem, cieleśnie, prawda, zorganizować, no nie wiem, jedzenie, spanie, zdobyć jakieś finanse na to. Jak ty to robiłeś przez te swoje 10 lat? Pytasz o prozę życia. To nie poezja, ale czasami trzeba poezję zastosować, żeby ta proza została zrealizowana. Trzeba być poetą stąpającym po ziemi, a nie w obłokach. Tak jest. Wywołałeś też nazwisko Romek Mieczkowski. No, przyjaźnimy się, był gościem kilka razy naszych festiwali. Też byłem, nasi poeci tutaj byli u niego na festiwalach. Romek Mieczkowski 30, no przygotowywał się w tym roku do takiego, no fety, bo to 30-lecie tego festiwalu swojego, w którym włożył naprawdę. Spotkał się z prozą. Tak, z prozą. 700-lecie Wilna, ale było to wyciszenie, mówi Rysiek, muszę to zrobić. Zrobił. Tak jak mógł, jak czas na to pozwalał i proza życia. Natomiast jak ta proza wyglądała przez te 10 lat? Na pewno moje doświadczenia założenia prostego działania, duża pomoc, współpraca organizacji, instytucji, partnerów, do których się zwracałem, rozmawiałem z roku na rok, co pozytywnie dzisiaj mogę powiedzieć i odbierałem, i przybywało organizacji, instytucji od samorządowych powiatu bielsko-bialskiego, prezydenta Bielska-Białej, burmistrza Czechowic-Dziedzic, Wilamowic, miejscowości, w których wydarzenia robiliśmy. Przyglądali się, widzieli potrzebę, wzmocnienie kultury. Nasze spotkanie. Tej wyższej kultury, nie takiej. No, tak to się używa, wyższa kultura. Elitarna. Tak. Gośćmi naszych festiwali byli poeci uznani, znawcy literatury, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zofia Zarembianka, profesorowie Uniwersytetu Śląskiego, profesor Marian Kisiel, Uniwersytetu dzisiaj Bielsko-Bialskiego, profesor Węgrzyniak. Autorytety. Autorytety. Byli poeci uznani, pisząc od lat, jak tutaj nazywałem kiedyś naszego noblistę śląskiego, Julka Wątrobę, i wielu wspaniałych, Józef Baran. Nie chciałbym tutaj kogoś pomijać, więc na tym nazwisku na razie zakończę. Ale było wielu poetów, właśnie z rejonu może Śląska i tutaj Podbeskidzia, którzy piszą lata, nie wydali tomiku, piszą do szuflady. Zapraszałem nieraz. Staraliśmy się pewną weryfikację jakościową przez krytyków wierszy tych poetów robić, ale zostali zapraszani i to było piękne. Jak ktoś pierwszy raz stawał na scenie ze swoim wierszem, wiek był różny. Ilka tylko osób, czy kilkoro młodych, zaistniało po raz pierwszy. Absolwentka jedna liceum w Czechowicach-Dziedzicach, technikum mechaniczno-elektrycznego w Bielsku-Białej. Wow, 2-3 lata minęło. Te osoby dzisiaj są studentami, studentkami uniwersytetów na kierunkach polonistycznych, więc podanie ręki, włączenie się, współpraca z krytykami, gośćmi naszych festiwali, to jest taka gwiazdka, tak parafrazując do nazwy dzisiejszego, obecnego festiwalu, czyli dziecka Festiwalu Poezji Słowiańskiej Czechowice-Dziedzice. I niech żyje raczej Festiwal Poezji Stardust, czyli Gwiezdny Pył. Niech będą te gwiazdki i rozwijają się, niech świecą. Jednak jak tak obserwuję, bo trochę obserwuję, jestem tutaj podobno, mam bacznym okiem przyglądać się temu, co tutaj się dzieje. Zauważyłem, że to nie jest tak łatwo się rozstać ze swoimi dziećmi, tak? Bo no jednak jako ten ojciec chrzestny zostałeś i wspierasz swoim doświadczeniem, bo czasami pewnie ktoś, jak się młody zapali, nowy, to czasami o detalach się zapomina, nie? Więc ktoś taki jak ty, tu jest w tej chwili, służy chyba bardziej pomocą, tak? Czy nie tylko pomocą?
Dokładnie to dobrze ująłeś, pomocą, wsparciem, dzielę się zasobami i przez te 3 dni odbieram coś mocno pozytywnego od gości, którzy mnie do ucha gratulują, że są następcy, że to przyjęli, że realizują dobrze, czyli że znalazłeś następców, a każdy rodzic wie, jakie to trudne, jakie to jest niepewne, żeby coś przekazać i aby to trwało, albo każdy biznesmen, żeby mógł przekazać i stworzyć. I także mogę powiedzieć, że na chwilę obecną jestem spełniony i szczęśliwy, a ja służę pomocą i ta pomoc widzę, czuję i tak odbieram, że jest odbierana. Jesteś po tych 2 dniach zadowolony z tego, jak to wszystko przebiega, z poziomu, powiedzmy, prezentowanej twórczości tutaj. Stosowaliście jakąś selekcję gości, czy każdy, kto chciał przyjechać, przyjechał tutaj? Mój drogi, to pytanie do organizatorów. Organizatorami jest Lucyna Brzozowska i bo Jaroszek. Będę rozmawiał, ale czy ty robiłeś dużą selekcję na tym swoim? Na swoim. Nie przypominam sobie, abym selekcję. Selekcja raczej była z prozą z życia związana, i jeżeli byli to goście z zewnątrz, tak zwani hotelowi, a ograniczony był budżet i miejsca w hotelu. To dziękowałem komuś, kogo chciałbym również mieć, ale na przykład przez te 10 lat, z roku na rok więcej, mieliśmy również gości z zagranicy. Chociażby Mieczkowski, tak? Chociażby mieszkuje w Warszawie. Tak, ale Litwa, Białoruś, z Ukrainy, no z Rosji mieliśmy też, Słowacja, Czechy, Rumunia, Bułgaria, z Włoch. Również z Indii. Co prawda Indie to już mało słowiańskie, nie? Dokładnie spotykałem się, ale, przepraszam, poezja przekracza granice. Jest, prawda? I tym optymistycznym akcentem zakończymy, prawda? Bo poezja, że tak powiem, przekracza granice, nie? Dobrze, Ryszard Grajek, pomysłodawca i wykonawca 10 edycji Festiwalu Poezji Słowiańskiej, był moim gościem. Festiwalu Poezji Słowiańskiej Czechowice-Dziedzice. Zapamiętajcie, co powiedział organizator. Dobrze, bardzo ci dziękuję i do zobaczenia gdzieś kiedyś na szlaku. Do zobaczenia na szlaku. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, można wygooglować Festiwal Poezji Słowiańskiej Czechowice. Jest wiele wspomnień YouTube'owych. Dziękuję i życzmy, niech Festiwal Poezji Stardust rozwija się. Gwiezdny pył. Dzięki. Dziękuję.
to ona światłem, początkiem naszym, oczami duszy. To ona i uśmiech i smutek, miłość i tęsknota, nauka i wzorzec. To ona język ojczysty, kod genetyczny i moje jutro. Gdy patrzę w wody czasu, gdy patrzę w lustro. Drzwi mamy. Dzwonek jest. Nie dzwonię. Stoję i cisza. Nikt nie wychodzi. Po co stoję? Przecież jej już nie ma. Dobrze, dziękuję bardzo Ryszardzie, że zechciałeś z nami być. Teraz posłuchajcie jako taki przerywnik muzyczny piosenki Pani mi mówi. Cztery pory miłowania. Nie ma, że miłość to opium, to opium dla mas. A ja w pani oczach widzę poemat, widzę poemat o dwojgu nas. Widzę poemat z zasnutym głową, błękitną jak pani oczy, poemat jak baśń wyjęta z ksiąg. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły mami i łudzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły mami i łudzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Pani mi mówi, z miłością koniec, że miłość przeżytkiem, przeżytkiem już jest. A ja w pani głosie słyszę symfonię, słyszę symfonię na dwoje serc. Słyszę symfonię na smyczków sto, zagraną na czułym tonie, symfonię zmysłową tak jak noc. Bo w pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani głosie jest ciepła moc, co żar i namiętność budzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Widzę zgodę na grzech, widzę zgodę na grzech i grzechu odkupienie. Widzę w tych oczach
miłości głód. Pulsują nim pani skronie i choć z pani głosu wieje chłód, to pani tym głodem płonie. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka. A pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka. A pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. Pięknie. Towarzyszył nam podczas tego festiwalu, zwłaszcza w drugim dniu, i miał promocję swojej najnowszej płyty Dom, zespół Inne Słowa. I Inne Słowa na przemian z Julkiem Juliuszem Wątrobą i Sabiną Głuch będą nam towarzyszyli dzisiaj muzycznie w tej audycji. Inne Słowa, Złe Decyzje. Jeśli myślisz, że wszystko jest niczym, to jak wyobrażasz sobie życie? Od czego się tak odżegnujesz? Czego tak nienawidzisz skrycie? Może winne wszystkiemu są sny? Albo wczoraj wypita butelka, a naprawdę wybierasz zawsze ty. Zła decyzja, strata wielka. Pomyśl, ilu latami robi nie to, co chce, żyjąc nie swoim życiem. Wybierz, gdzie być, na powierzchni, na dnie, w blasku fleszy, czy cichym niebycie. Wybierz, gdzie być, na powierzchni, na dnie, w blasku fleszy, czy cichym niebycie. Może nie wiesz, jak poskromić ciszę, albo kiepsko szafujesz słowem, lecz ten głos musisz w sobie usłyszeć, być na niego zawsze gotowym. Znowu wczoraj ten sam koniec dnia. Kieliszek na wpół próżna butelka i nie podał ci ręki wrogi świat.
zła decyzja, strata wielka. Pomyśl, ilu latami robi nie to, co chce, żyjąc nie swoim życiem. Wybierz, gdzie być, na powierzchni, na dnie, w blasku fleszy, czy cichym niebycie. Wybierz, gdzie być, na powierzchni, na dnie, w blasku fleszy, czy cichym niebycie. Wybierz, gdzie być, na powierzchni, na dnie, w blasku fleszy, czy cichym niebycie. Pięknie. A teraz zapraszam was na rozmowę ze współorganizatorką tego festiwalu Stardust, Lucyną Abigail Brzozowską. Potem posłuchamy piosenki Zieloną smugą po błękicie i wiersz Lucyny Brzozowskiej Weronika. Moim gościem pod wielkim dachem nieba jest szefowa albo właściwie dobry duch, powiedzmy w ten sposób, festiwalu Stardust, czyli właściwie teraz nie wiem, Lucyna Brzozowska, czy Lucyna Abigail Brzozowska, czy Abigail Lucyna Lucy Brzozowska. Lucyna Zofia Brzozowska. Skąd się wziął pomysł, bo rozmawiałem z Ryszardem Grajkiem, Ryszard opowiedział jak gdyby otoczkę historyczną, natomiast ty razem z Bojaroszkiem zaczynasz tworzyć nową historię. Jak to się stało, że to ty organizujesz teraz ten festiwal, bo po 10 edycjach ktoś może już się poczuł zmęczony, mówmy, Grajek, potrzebował nowej krwi, nowego pomysłu i nowej inicjatywy? To trzeba zapytać Ryszarda Grajka, natomiast mój w tym udział jest taki, że po którymś ze spotkań poetyckich, które organizuję od kilku lat w klubu kawiarni Akwarium w Bielsku-Białej, Ryszard podszedł do mnie, wziął mnie na bok, jak to się mówi, na stronę i zaproponował mi prowadzenie tego festiwalu od kolejnej edycji. Byłam bardzo zaskoczona oczywiście, ale że są takie propozycje, którym nie wolno odmówić. To była jedna z takich propozycji, których uważam, że nie wolno odmówić, że się po prostu nie odmawia takich rzeczy, dlatego powiedziałam dobrze. Nie do końca wtedy wiedząc, co się pakuje, jednym słowem. Wiem, że niestety to nie tylko poezja, nie tylko muzyka, ale to jest niestety proza życia organizatorskiego. Ja, wiesz, mam też około 30 lat pracy zawodowej, takiej na niwie organizacyjnej i wiem, co znaczy zorganizowanie pojedynczych koncertów albo imprez, nie wiem, na kilka tysięcy, ale wiem, że taki maraton jednak jest trochę ludzi, którzy przyjechali z zewnątrz na ten festiwal i no to jednak trzeba opanować w jakiś sposób. Jak się czujesz jako taka właśnie organizatorka, szefowa, która właściwie odpowiadasz, bo poeci to duże dzieci w większości, prawda? I dodatkowo każdy poeta chodzi swoimi ścieżkami. To jest ilu gości w tej chwili? W sumie około 50. No właśnie, 50 poetów, który każdy chodzi swoimi drogami, jak przysłowiowe koty, prawda? Ale ty jesteś dobra w opanowaniu, jeśli chodzi o ścieżki kotów, więc może w tym przypadku również sprawia ci to jakąś frajdę, bo wiem od Marii Duszki, że chyba 4 godziny spałaś przed tą imprezą bezpośrednio, tak, nie? Tak. No i jak to właściwie opanowujesz? No i jakie są twoje plany w ogóle związane z tym festiwalem? Bo jeszcze z Bojaroszkiem porozmawiam, ale jak właśnie ty patrzysz na to? Chciałabym tutaj zaznaczyć, że nie jestem z tym sama, bo jest Bojaroszek i oczywiście Ryszard Grajek, których udział w festiwalu jest porównywalny z moim, więc działamy tutaj razem. Jak sobie radzę ze stresem? Mam praktykę, jestem wykładowcą uczelni, występowałam na wielu konferencjach, prowadziłam te spotkania w akwarium przez kilka lat, a wcześniej jeszcze w innych miejscach takie poetyckie. Myślę, że dużo nadrabiam uśmiechem i kiedy zdarzają mi się gafę, to po prostu uśmiecham się i idę dalej i wiele ludzi to przyjmuje.
więc jest to taki mój sposób na radzenie sobie z takim chwilowym stresem. No jak się sobie poradziłam ze spaniem 4 godziny i z wczorajszą organizacją, bo dzisiaj już jest o wiele łatwiej, całkiem dobrze, ponieważ to też jest praktyka swego rodzaju, takie poczucie, że na pewne rzeczy mam wpływ i tymi się zajmuję, a te, na które nie mam wpływ, zostawiam. To jest też kwestia pewnego przygotowania, powiedziałabym, takiego rozwojowego, merytorycznego, ale nie na bazie samej poezji, tylko na bazie, co jest dla mnie ważne, na co ja rzeczywiście mogę zrobić. I kluczowe jest, uważam, uświadomienie sobie, co mogę, a czego nie mogę, i takie też delegowanie zadań. To jest bardzo ważne i to mi pomaga. Kiedy ja sobie z czymś nie radziłam, to po prostu prosiłam o pomoc. Albo wołałam kogoś po prostu do pomocy. I to było ważne, żeby przez ten wczorajszy dzień z takim spokojem, wydaje mi się, że byłam jednak spokojna mimo... Był to straszny rozrzut, tak, bo miasto jednak jest trochę większe niż myślałam, tak, przyjeżdżając. Tak. No Bielsko jest dużym miastem, to było kiedyś miasto wojewódzkie. No, ja jestem z Sieradza, Sieradz też był miastem wojewódzkim, ale chyba Bielsko jest ze 3 razy większe. No tak. To może się to zgadzać. Tak jak mówię, bardzo pomógł tutaj Ryszard, który tę sprawę logistyki, przerzucania osób, zadbania o to, żeby każdy miał ten transport, on tutaj był taką osobą, której to właśnie oddałam. Także się już tym nie przejmowałam, nie? Miałam na głowie inne rzeczy pod tytułem, kto będzie występował, kiedy będzie, żeby zadbać o to, abym ja była przygotowana merytorycznie do wystąpienia każdej osoby, czyli żeby te biogramy były i tak dalej. Takie rzeczy, które były po mojej stronie. Natomiast to było bardzo fajne, że byliśmy podzieleni, że każdy się oddał swojej części tej organizacji, bo Jaroszek zorganizował dwie właściwie imprezy samodzielnie, przystanek Poezja i koncert na zamku, więc na zamkach, no właściwie na zamkach, dokładnie. Chciałam to uściślić. I to było takie fajne, dla mnie w porządku, ciekawe doświadczenie. Na pewno nie spodziewałam się aż takiego stresu. Na pewno nie spodziewałam się, przystępując do tego projektu, że jest aż tyle spraw do zrobienia, do załatwienia i że właściwie od pół roku temat festiwalu jest na bardzo wysokim miejscu, a od miesiąca na pierwszym miejscu mojego życia, gdzie ja mam bardzo dużo innych obowiązków, bo oprócz pracy na uczelni jeszcze swoją firmę, jeszcze zwierzęta, którymi się opiekuję, i swoje, i dodatkowe. Mam przyjaciół, którym też poświęcam czas, i wiadomo, rodzinę swoją, także a tutaj był festiwal. I to mocno rzutuje na taką codzienność. Powiedz mi, czym się będzie różnił teraz festiwal Stardust od tego festiwalu poezji słowiańskiej, który prowadził Ryszard przez te 10 lat? Taką ideą festiwalu Stardust chyba najważniejszą jest to, żeby wciągnąć młodych ludzi. Tutaj w tej edycji jeszcze ich nie jest tak wielu, ale na pewno już można powiedzieć, że średnia wieku się obniżyła. Ja powiem ci szczerze, że ja zauważyłem jedną taką ciekawostkę, że na pisanie, na tworzenie poezji nigdy nie jest za późno. Ja znam poetów, którzy debiutują po 60 albo i nawet mają troszkę więcej i wydają pierwszy swój tomik. Czasami jest tak, jak tu jest u nas z nami dzisiaj Sławka Sopkowska-Marczyńska, która miała teksty, wiersze, bo pisała je zawsze, ale były w szufladzie głęboko i to jeszcze gdzieś w latach 80, prawda? A teraz wyszły na świat, dla niej to jest pierwsze takie duże wydarzenie, więc wiekiem może dojrzali, niekoniecznie stażem, nie? Ja mam taką jedną z moich myśli przewodnich jest to, że w moim życiu, że talentem się trzeba dzielić. Że jeżeli ktoś ma jakiś talent, czy to jest poezja, pisanie, czy to malowanie, czy jakiś inny rodzaj twórczości, to nie wolno tego chować w szufladzie. Tak uważam, po prostu nie wolno. Oczywiście każdy jest w pewnym sensie wolny, więc to nie wolno, tutaj się kłóci, ale mam taką potrzebę, żeby nakłaniać ludzi, a wręcz wyciągać niekiedy z szuflady ich i razem z ich poezją, więc ja się bardzo cieszę, że są osoby na festiwalu, które debiutują tutaj swoim pokazaniem się z poezją. Czy to nie jesteś trochę ty w tym wszystkim, w sensie takim, że ciebie też kiedyś w ten sposób wyciągnięto albo powiedziano, że
trzeba to pokazywać i teraz chcesz przelewać to na innych? Po części, ale to się bardziej wiąże z historią mojej rodziny, mojego wujka, który był artystą plastykiem i nie zmarnował tego talentu, ponieważ on cały czas zajmuje się troszkę w tym temacie, ale w swojej pracy zawodowej poszedł zupełnie gdzie indziej i wtedy właśnie mi tą przypowieść o talentach biblijną opowiedział. Ja byłam młodą dziewczyną i dało mi to do myślenia, to rzeczywiście, ale ja sama z siebie nie potrzebowałam wyciągania z szuflady, bo zawsze miałam potrzebę dzielenia się. Ale z tego, co wczoraj słyszałem podczas rozmowy i tam, kiedy pan profesor Dzień był i tak dalej, to on w jakiś sposób cię też ukierunkował, nie? Z tego, co tak wynikało. On tylko ukierunkował to, że przestałam się wstydzić mojej twórczości na uczelni, ponieważ ja te dwa światy całkowicie oddzielałam. Praca na uczelni, na wydziale technicznym, pracę naukową, inżynierską, związaną z transportem, z programowaniem, z modelowaniem matematycznym od poezji. I kiedy profesor Dzień powiedział do mnie poetka, to ja w ogóle zgłupłam, do kogo on mówi, bo ja się nie czułam w tym miejscu poetką, ale właśnie on był taką osobą, która mnie tutaj otwarła na to, żeby się pokazywać, żeby w ogóle się nazywać w ten sposób. Tu widzę takie podobieństwo, mamy takiego przyjaciela w Krakowie, który jest na co dzień również profesorem i śpiewającym człowiekiem, dokonuje różnych przykładów, również rosyjskich bardów, poetów. I on też występuje w sieci pod pseudonimem, nie gra oficjalnych koncertów, bo mówi, jak skończy swoją, że tak powiem, kadencję profesorską, to wtedy zacznie się ujawniać pod własnym nazwiskiem. Póki co jest pseudonimem i to od lat 80. Tak, tak. Ja jako Abigail długo występowałam w tych kręgach literackich, twórczych, poetyckich. Ale w tej chwili no, Abigail sobie tak dodaje, żeby się odróżnić trochę, ale publikuję już pod imieniem i nazwiskiem od dawna. Ile wydałaś tomików wierszy? 9. To jeden mniej niż Duszka, nie? No, ale też chyba i trochę stażu mniej. Kiedy był debiut? Pierwszy tomik wydałam, gdy miałam 19 lat. I to już wyszło, że tak powiem, drukiem, tak? Tak, tak, tak. To był tomik, zeszyt taki Lewitacja, wydawany w Krakowie, wydawnictwie Ja i Ty. Później miałam bardzo długą przerwę i dopiero w 2014 roku wydałam pojawiły się dwa tomiki poezji. Pierwszy wydany przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Bielsko-Biała, a drugi wydałam sobie sama, Przenika nie wiem, jako dyplom, ponieważ gdy skończyłam 40 lat, to uznałam, że to jest najwyższy czas, żeby pójść na studia podyplomowe. Można, poszłam na projektowanie graficzne na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach i tam skończyłam to projektowanie podyplomowe dwuletnie i w ramach dyplomu zaprojektowałam swój tomik poezji. Można? Graficznie, tak, tak. W ogóle jest przepiękny. Jestem z niego bardzo dumna i szczęśliwa, że tak się stało. Ale ten tomik też był dofinansowany przez miasto i finansowany przez ludzi. Zrobiłam taką zbiórkę wtedy. Takie popularne zrzutki dzisiaj, tak? Jest, tak, taką zrzutkę plus miasto i dzięki temu wydałam. I to były dwa tomiki w jednym roku. A potem już tak poszło, że tak powiem. A powiedz mi, jaką masz wizję tego festiwalu? Ja wiem, że potem człowiek nabiera doświadczenia. Jakie masz plany na ten przyszły rok? Jak to będzie? Czy będziesz chciała coś zmienić w tym, co jest na przykład obecnie w tym, że tak powiem, próbnym festiwalu? No, bo myślę, że na Grajka Ryszarda dalej możesz liczyć, bo to taki ojciec chrzestny tego wydarzenia też poniekąd. Masz już wizję tego, co będzie w następnym roku? Czy na razie będziesz chciała odpocząć i dopiero potem myśleć? Znaczy, na razie zbieram sobie takie doświadczenia i refleksje, co jest jakby nie tak, co nie do końca się udało, czego nie uwzględniliśmy, czego nie wzięliśmy pod uwagę bardziej pod tym kątem. I to, co zauważyłam, że czego brakło, to myślę taką, która by mi przyszła, to, że zaproszenie gościa. To jest taki temat, który jest bardzo trudny do kogo zaprosić, kogo nie zaprosić. Dlatego ta sobota na pewno zostanie, albo przynajmniej jeden dzień taki Hyde Parkowy, żeby mógł przyjść każdy, żeby nie trzeba było zapraszać i każda osoba, która pisze, chce wziąć udział w festiwalu, żeby miała taką możliwość. Natomiast zaproszenie gościa, no w Domu Kultury Kubiszówki, gdzie byliśmy wczoraj, gdzie była prezentacja poezji, mieliśmy tylko 2 godziny. To jest mało i nawet jak się uzna, że jest jeden wiersz, to maksymalnie te 25 osób
można zaprosić. A poetów, których byśmy chcieli zaprosić, jest bardzo wielu i część z tych zaproszonych występuje dzisiaj w sobotę, bo w piątek nie dałoby się zmieścić tych osób. I tutaj jest na pewno do przemyślenia, jak to zorganizować, aby można było zaprosić więcej osób i które osoby zaprosić. Ja teraz widzę, że mogłam zaprosić jeszcze X-a, Y-a, Z-a i jeszcze tą osobę, tę osobę. Ale to nie jest ostatnia edycja, tylko pierwsza. Dokładnie. To po pierwsze, że pierwsza, właściwie jest to druga. I tutaj. Jubileusz setny będzie świetny. Tak, za 2 lata. No więc to jest taka pierwsza rzecz, którą widzę. Inna rzecz, którą widzę, to czy jednak nie zobaczymy, jak to będzie dzisiaj w ogóle, ale czy jesteśmy w jednym miejscu. Czy to będzie na plus dla festiwalu, że nie ma tego przemieszczania się, przerzucania, przejeżdżania. Jesienica jest trochę mniejsza. Ma to swoje plusy, kiedy jest taka różnorodność festiwalowa, są różne imprezy towarzyszące, albo nawet w ramach festiwalu się odbywają, jak wczoraj koncerty, przystanek poezja i wernisaż wystawy. Akurat wernisaż był tam w samym miejscu, gdzie gala, ale tak nie musiało być, prawda? Może być tak, że tych imprez będzie więcej. Czy to jest korzyścią, że jest to w jednym miejscu, bo tutaj mamy cały dzień w Domu Kultury w Jasienicy, a wczoraj było tych miejsc 5. Byliśmy rozrzuceni tak po mieście. Tak. Dobrze. Lucyna Zofia Brzozowska. Nazwisko zobowiązuje. Znam Stefana Brzozowskiego, świetnego wokalistę i lidera zespołu Czerwony Tulipan. Życzę ci, żeby ten Stardust, czyli ten gwiezdny pył, się rozszerzał, żeby jego zasięg był może jeszcze większy. Może warto rzeczywiście jeszcze pomyśleć o czymś nowym, a przede wszystkim myślę, że wprowadzać te myśli, te pomysły, które już się w tej chwili rodzą, żeby po prostu było to już tylko coraz doskonalsze. Chociaż z gwiezdnym pyłem różnie może być, zależy z której strony powieje. Ja dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Zieloną smugą po błękicie płynie moja nadzieja na długie i uczciwe życie, choć wiem, że ludziom rzadko spełnia się to. Bo gwiazdy tak nasz los układają, byśmy za długo spokojem się nie cieszyli, by nam z górki nie nazbyt łatwo się szło. A że tak wiele jest do stracenia, trzeba pielęgnować w sobie marzenia. Trzeba tu być, trzeba śnić, trzeba żyć. A że tak wiele jest do stracenia, trzeba pielęgnować w sobie marzenia. Trzeba tu być, trzeba śnić, godnie żyć. Łagodną falą po tafli wody płynie moje dążenie do miłości i do zgody, choć wiem, że ludziom rzadko spełnia się to. Od zawsze w ludzkiej tkwi naturze, by nadmiarem szczęścia nie cieszyć się na dłużej. Stabilizacja to dla nas zawsze kruche szkło. A że tak wiele jest do stracenia, trzeba pielęgnować w sobie marzenia. Trzeba tu być, trzeba śnić, trzeba żyć. A że tak wiele jest do stracenia, trzeba pielęgnować w sobie marzenia. Trzeba tu być, trzeba
trzeba śnić, godnie żyć. Dotykamy otwartych ran, starając się nie wkładać w nie całych dłoni, ani nawet palców. Zwijamy się z bólu, ale nikt nie może tego zobaczyć. Słabość stała się upokarzająca. Odkąd Weronika otarła pot niosącemu krzyż, sama, słaniając się na nogach, żadna z nas nie chce być gorsza. Przytulamy okaleczone serca do poduszek, dzieci, kotów, czasem mężczyzn. Im bardziej się bronimy, tym natarczywiej nasze ciała kłamią. Bardzo ci, Lucyno, dziękuję. Kto tutaj mamy, kogo mamy teraz? Teraz mamy zespół Inne Słowa ponownie i piosenka do tekstu jednej z uczestniczek tego festiwalu, czyli Marylki Duszki. Niewiele się tu dzieje, śpiewa zespół Inne Słowa, na wokalu Ewelina Drzewiecka. Się tu dzieje, wiewiórka za ogniem się nada u starej stodoły. Niewiele się tu dzieje, potem zbiegnie na brzozę lub orze promyk światła wesoły. Niewiele się tu dzieje, w żywopłocie przy bramie dorastają młode słowiki. Niewiele się tu dzieje, stoją brzozy w powietrzu i czasie, słońce do mnie uśmiecha się. Jest spokój, błękit i zieleń. Niewiele się tu dzieje, modlitwa wieczorem odgania ciemności. Niewiele się tu dzieje, zatrzymuję się patrząc w okno, zawsze wiersz tam za gości. Niewiele się tu dzieje, są tam drzewa, to co pozostało nam z raju. Niewiele się tu dzieje, coraz rzadziej płaczę, coraz rzadziej się śmieję. Kamienieje, coraz rzadziej płaczę, coraz rzadziej się śmieję. Bardzo ładnie. Ta piosenka oczywiście była również zagrana podczas sławnego koncertu w Jasienicy, podczas festiwalu Stardust. A teraz zapraszam Was na rozmowę z drugim organizatorem, bo Jaroszkiem. Potem wysłuchamy piosenki Niewinny romans w wykonaniu Sabiny Głuch i Juliusza Wątroby. Moim gościem pod wielkim dachem nieba z Jasienicy tym razem jest współgospodarz. Nie będę mówił może współpomysłodawca, ale na pewno pomysłodawca nazwy festiwalu Stardust, Bo Jaroszek. Witaj, Bo. Witam. Dla mnie by to było niesamowite, chyba najdłuższy festiwal na świecie ze stażem 102, a wiem, że to jednak jest chwyt marketingowy. Opowiedz o tym pomyśle, jak to się zrodziło i dlaczego. 102, no to nie jest chwyt marketingowy, to jest po prostu rozbłysk w moim mózgu, który
do którego doszło, kiedy myślałem, że zaczynamy z Festiwalem Poezji, pierwsza edycja, czyli zanim zrobimy 10 edycji, żeby świętować coś, no to minie 10 lat, a ja nie chcę czekać 10 lat, żeby coś świętować. Więc tak sobie pomyślałem, żeby może zacząć od setnej. No ale setna, no to skoro zaczynamy, to musimy się jakoś w to wszystko wkręcić. Ludzie muszą nas poznać. Musimy to rozwinąć, całą myśl. No więc stwierdziłem, że zaczniemy od 102, czyli to są początki. Potem będzie edycja 101, czyli już będziemy mieli rozwój, a potem będzie jubileusz setnej edycji Festiwalu Poezji Stardust. I to jest cudowna myśl, bo czekamy tylko 3 lata. Ale nie boisz się tego, bo tak jest taka setka, to bardzo zobowiązuje. Ja na przykład zrobiłem już trochę audycji radiowych, a już parę jubileuszy było po powrocie nawet, takich ładnych już 100, 200, 300 i tak dalej. No, ale jednak to strasznie zobowiązuje. Taka setka, to będzie musiał być full wypas, nie wiem, z Harrisonem Fordem, który będzie czytał tutaj poezję miejscową, nie wiem, albo przynajmniej Jan Peszek przyjedzie przeczytać tutaj poezję. No, powiedz coś o tej idei, dlaczego Stardust, bo ja już wiem, ale słuchacze jeszcze nie wiedzą, a to też jesteś znowu ty tym pomysłodawcą tej nazwy i tego wszystkiego. Tak, przyznaję, że setka zobowiązuje. Mnie zawsze setka zobowiązuje do drugiej setki. Tak, przynajmniej na drugą nogę. Tak, na drugą nóżkę. Natomiast skąd nazwa Stardust? Stardust wzięła się z takiego mojego felietonu postscriptum, który mówił o poprzednim festiwalu, na którym byłem. I później, kiedy zastanawialiśmy się z Lucy, współorganizatorką tego festiwalu, nad nazwą, bardzo długo się zastanawiałem i w pewnym momencie znowu, tak jak w przypadku 102, przyszło do mnie, dlaczego nie Stardust? Tylko że ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to jest Stardust. No oczywiście gwiezdny pył, tylko skąd, po co, dlaczego. I wtedy zacząłem się zagłębiać, zastanawiać, czy ta nazwa nie jest zbyt, być może infantylna dla festiwalu, który chcemy robić jednak poważnie. I zacząłem się zagłębiać, co to jest ten Stardust. I wtedy odkryłem, że w zasadzie Stardust, nie w zasadzie, Stardust to wszystko. Wszystko, co nas otacza i cały kosmos powstał ze Stardustu, ponieważ na samym początku, według aktualnie obowiązującej teorii Wielkiego Wybuchu, istniał tylko wodór, hel i odrobina litu. Natomiast wszystkie pozostałe pierwiastki tworzyły się we wnętrzach gwiazd, które umierając wyrzucały je w przestrzeń kosmiczną. I to, co powstawało po wybuchach tych gwiazd, to jest gwiezdny pył, czyli Stardust. I wszystkie pierwiastki, które istnieją na Ziemi i wszystko, z czego my jesteśmy zbudowani, to jest właśnie Stardust. My istniejemy dzięki śmierciom gwiazd. To odbywa się od samego zarania Wszechświata 14 miliardów lat temu do dzisiaj, bo dzisiaj też gwiazdy umierają. Te wszystkie pierwiastki, na przykład krzem, tlen, powstał w wyniku zderzeń gwiazd neutronowych. One się musiały gdzieś tam zderzyć, wyrzucić w przestrzeń swój Stardust, który po kolejnych miliardach lat temu wytworzył nam Ziemię, wytworzył nam oceany, wytworzył nas. My jesteśmy pyłem gwiezdnym, tylko troszkę później. Zaczynam teraz się zastanawiać nad ideą tego 102, 101, 100. Jeszcze rozumiem w sytuacji, setka zobowiązuje, szybciej jubileusz okrągły i tak dalej, ale zaczyna się po setce robić problem, bo jest 99 i to ja już z góry zakładam, że przewidujesz, że już przy tej pierwszej edycji może ciebie nie być, tak? Nie, nie, ja zamierzam dotrwać do pierwszej edycji i wtedy ale ten... Ale to śmiesznie brzmiało, bo ktoś pierwszy raz się o tym dowie i powie, a jadę, jest coś nowego, jakaś nowa impreza, a to się okazuje, że facet z brodą siwą przyjmuje wszystkich w wieku ponad 100 lat. Nie, ja się jakoś tym nie przejmuję ze względu na to, że na przykład
przykład przy 99. edycji ludzie będą mogli pomyśleć, że to już za rok przecież setna. A przy 98, no to już za 2 lata setna. Ale tym bardziej przy pierwszej. No nie, nie, bo ponieważ ja myślę, że wtedy za 100 lat, ja myślę, że w ogóle dużo wcześniej, może za 10, może za 20, może za 50 lat, technologia osiągnie takie możliwości, że będziemy już zamieszkiwali gdzieś indziej, albo na przykład porozumiemy się z inteligentną formą życia, która zamieszkuje inne planety, bo my oczywiście szukamy form życia podobnych do nas, opartej na białkach i takie uważamy, że to jest życie, a życie wcale nie musi takie być. Życie może być inteligentną skałą, która gdzieś tam, albo całą planetą, która jest sama w sobie inteligencją. Także już daleko pojechałeś, grubo, jak to się mówi. Ponieważ my wielu rzeczy nie wiemy. Często dowiadujemy się o rzeczach, których nie znaliśmy, istniejących we wszechświecie. Ja tak samo myślę, że na przykład pierwiastków we wszechświecie jest dużo więcej niż to, co my znamy, ponieważ cały czas coś się dzieje. My sami stwarzamy pierwiastki, które są chwilowe, a w tych wnętrzach gwiazd są takie ilości pierwiastków, które być może potrafią wytworzyć czystą inteligencję, samą w sobie. Nie zostały nazwane. Być może ta inteligencja, która istnieje we wszechświecie, stwierdziła, że nie ma co się nami zajmować. Że ludzie, którzy sami przeciwko sobie występują, nie są godni dołączyć do grona inteligentnych istot we wszechświecie. Ja myślę, że w tym momencie na Stardaście jak gdyby rodzi się nowy gatunek poezji, jakiś taki kosmiczny, bym powiedział. Dobrze, powiedz jeszcze teraz, masz już jakieś doświadczenie dwudniowe tego, licząc te pół roku pracy nad tym. Powiedz mi, jak ma się poezja do tego, co spotkało was na drodze do tej pierwszej edycji, albo 102, czyli tak zwana proza życia? No, proza życia ma się tak, że się śpi czasami w ciągu 3 dni, 2 godziny. Jest to, same przygotowania są no, żmudną pracą, ale to wie każdy, kto cokolwiek, kiedykolwiek organizował. Tylko, że jeśli się ma jakiś cel, bez napinania się na to, żeby to było ogromne, wielkie i żeby przyjechała telewizja i pokazała, tylko jeśli się to robi dla ludzi, o ludziach i dla ludzi, to jest to łatwiejsze. Ja nie mówię, że to jest łatwe, ponieważ nie jest to łatwe i nie jest też łatwe to, co założyliśmy i do czego ja dążyłem od samego początku, czyli żeby poezją zainteresować młodych ludzi, żeby poezją zainteresować albo chociaż wrzucić to ziarno wśród bielszczan. Temu służył na przykład przystanek Poezja, gdzie poeci wczoraj jeździliśmy od dworca do Cygańskiego Lasu i od Cygańskiego Lasu z powrotem do dworca. Zatrzymywaliśmy się na przystankach i oszołomieni ludzie, widząc autobus bez numeru, który miał opis Festiwal Poezji Stardust, najpierw zastanawiali się kto, po co i jak. Potem, kiedy ja powiedziałem parę słów o tym, że jesteśmy z festiwalu, a później poeci mówili swoje wiersze i widziałem zmianę na twarzach tych ludzi. Najpierw zaskoczenie, potem zdumienia, a na sam koniec nam klaskali. Czyli do części ludzi to dociera. I o to chodzi właśnie, żeby Festiwal Poezji nie był zamkniętą imprezą, na którą przyjeżdżają głównie poeci, żeby posłuchać swoich wierszy albo posłuchać swoich wierszy przez siebie czytanych, ale żebyśmy dotarli z tą poezją do zwykłego człowieka. Ja nie mówię do normalnego, bo do normalnego poezja nie trafi. To trzeba mieć coś w głowie nie teges, żeby czytać, żeby tworzyć poezję, to trzeba mieć nieźle. Ale tak właśnie powinna poezja żyć. Nie w książkach. W książkach, w zaciszu domowym, to jest zupełnie inny rodzaj odbioru poezji. Ale też w codzienności świat jest pełen poezji, życie jest pełne poezji, tylko my tego nie zauważamy. A jeśli rzucimy to ziarno i ludzie zobaczą, że tak można, to być może przechodząc zauważą coś,
co jest innego. Przechodząc, popatrzą w górę i zobaczą, jak pięknie kamienica jest odrestaurowana. Wokół nas jest poezja. Wszystko jest poezja. Tak, dokładnie. A z drugiej strony chodziło o to, żeby zainteresować ludzi młodych. Nie tylko po to, żeby się ludzie młodzi uczyli, bo często ludzie młodzi nie chcą się uczyć od starych, tak zwanych starych poetów, ponieważ starzy poeci często zatrzymują się na jakimś tam etapie swojego życia, ponieważ oni są już docenieni, ponieważ oni już coś w tym poetyckim świecie zaznaczyli się i być może nie chcą, być może nie mają, nie czują potrzeby, a być może po prostu się boją dotknąć nowych tematów, wejść na nowe ścieżki, a już w ogóle o karczowaniu puszczy poezji, gdzie nikogo nie było, to w ogóle nie ma mowy, a młodzi tego nie wiedzą. Nie wiedzą, że czegoś się nie robi i to robią. I bardzo dobrze, że tak się dzieje, ponieważ schodzenia po drogach, po czarnych asfaltowych drogach nic nowego nie wyniknie. Czarne asfaltowe drogi oznaczają tylko, że tam ktoś był, że potem przyjechał ktoś, kto zrobił tą drogę, czyli czarna asfaltowa droga jest bardzo wygodna, dobrze się po niej idzie, ale to nie jest nic nowego. Ale w Bielsku Białej dużo kocich łbów jest. Powiedz mi tak, ja w tej chwili zauważam po średniej wieku tego festiwalu, że jeszcze nie osiągnęliście swojego celu. Jeszcze nie osiągnęliśmy, ale pracujemy. Pamiętajmy, że to jest 102. edycja festiwalu. Poza tym ja myślę, że jeśli ludzie zobaczą, młodzi ludzie również, że to idzie w tym kierunku, że my ich zapraszamy, że my promujemy młode spojrzenie na poezję, to zaczną bardziej się interesować tym festiwalem, w ogóle nie tylko festiwalem, ale czasem pomiędzyfestiwalowym. To wszystko, mam nadzieję, że będzie skutkowało tym, że ludzie będą do nas pisać, że będą się zastanawiać, że będą przychodzili na spotkania, które po pierwsze są już w akwarium organizowane przez Lucynę Brzozowską co miesiąc, a może zaczniemy robić stardastowe spotkania poetyckie. Po to takie właśnie, z jednej strony reminiscencje, z drugiej strony może przygotowanie do następnej edycji. Bo wiadomo, że zaproszeni goście, że każdy może na festiwal przyjść, ale zaproszonych gości jest z konieczności 20, 30 i nie więcej. I to być może będzie skutkowało tym, że ci młodzi ludzie zostaną zaproszeni na festiwal, ponieważ ich poezja jest na tyle dojrzała i na tyle inna od poezji, którą słyszymy na co dzień, że zostaną zaproszeni po to właśnie, żeby te stare wygi zobaczyły, gdzie ta poezja jest dzisiaj w młodych ludziach, gdzie ona jest, w jakich kierunkach podąża i które puszcze oni karczują. Amen. Moim gościem był Bo Jaroszek. Ja bardzo ci dziękuję za rozmowę, życząc powodzenia, żeby wam starczyło animuszu do kolejnego jubileuszu. Jeszcze dalej. Do tej pierwszej edycji to nie wiem, czy to nie jest trochę ryzykowne życzyć tego, ale kto to wie? Ryzyko technika jest idzie do przodu. Sensem życia. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem pod wielkim dachem nieba z Jasienicy, z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu był Bo Jaroszek. Dziękuję bardzo. Zapraszam na 101. edycję za rok. Zakochaj się we mnie choć na jeden dzień, bo to tak przyjemnie, wiesz coś o tym? Wiem. Zakochaj się teraz, po co tracić czas? Ja ciebie wybieram, a ty mnie? O tak! To taki romans niewinny, coś dla nas w to nam graj. Bo choć nie zmieni cię stan cywilny, życie się zmienia w raj. Jesteśmy już razem, a
pociąg w dal mknie. Ja lekko pod gazem, a pani... Ja nie. Serduszka nam biją tak razem jak w śnie. Czy pani jest żmiją? Ja myślę, że... Nie! To taki romans niewinny. Coś dla nas w to nam graj. Bo choć nie zmieni się stan cywilny, życie się zmienia w raj. Już pora wysiadać, podróży już kres. Od rzeczy coś gadam, a pani... Ja też. Spotkamy się jeszcze w koluszkach czy gdzieś. Ja czuję już dreszcze, a pani... Ja też. To taki romans niewinny, coś dla nas w to nam graj. Bo choć nie zmieni się stan cywilny, życie się zmienia w raj. Zmieni się stan cywilny, tyś moja, a ja twój. Pięknie. Juliusz, masz ogromnie dużo talentów, kto by pomyślał. Wiem, że jesteś zapalonym twórcą. Nawet pytałem cię w trakcie tej rozmowy, którą za chwilę usłyszymy, jak to się dzieje, że w tak młodym wieku ma się aż 56 książek napisanych. No ale o tym w trakcie rozmowy. Zapraszam więc na rozmowę z Juliuszem Wątrobą, potem piosenka Nie spieszmy się z Sabiną Głuch i wiersz Złoty Środek przeczyta sam Juliusz Wątroba. Juliusz Wątroba jest kolejnym gościem z festiwalu, który przerodził się z festiwalu poezji słowiańskiej na Stardust. Witaj, Juliuszu. Bardzo mi miło, że mogę rozmawiać z taką personą, znaną z radia, z tytułów, z pieśni, z piosenek, z tym piękniejszym światem. Ciekawe, no rzeczywiście parę piosenek powstało na okoliczności jubileuszowej audycji. No to widzę, że prześledziłeś troszkę ten, no ale ty też nie jesteś osobą anonimową. Dzisiaj ty jesteś jako osoba uczestnicząca, ja też poniekąd, ale podobno, jak napisała Maria Duszka, moim bacznym okiem mam obserwować to, co się dzieje. Będę udawał, że nie wszystko widzę. Ty jesteś tym łącznikiem pomiędzy jednym festiwalem, tym, który się skończył w jakiś tam sposób. Ale widzisz jakieś różnice w podejściu do tego festiwalu? Czy jest to coś nowego? Jest nowy powiew, czy nie ma tego nowego powiewu? Właśnie to jest kontynuacja z lekkimi powiewami nowości, które są głównie w wykonaniu Bojaruszka, ponieważ człowiek ekscentryczny, z pomysłami czasem lekko zwariowanymi, czasem bardziej normalnymi, kontrowersyjnymi. Mieliśmy zresztą próbkę na zamku, gdzie te zamki się pozacinały, jakby, nie wiem, duch zamku zaprotestował. Natomiast myślę, że to jest ciekawe, bo to jest coś innego, coś nowego. To się może podobać albo nie podobać. Albo będziesz zimny, albo gorący, letniego wyplują, więc nie jest to ani letnie, tylko jest to albo zimne, albo gorące. I właśnie cała uroda świata, nie tylko w kulturze i sztuce, to jest różnorodne. Byleśmy się tylko pięknie różnili, jak, nie tak jak ci nasi wspaniali Polijczycy. Tak, tak. No my się lubimy, no, chociaż niekoniecznie nasze poglądy muszą być zbieżne. Ale dobrze jest rozmawiać. A powiedz mi, jak to wszystko
postrzegasz, bo ty masz tak, niesamowita rzecz, którą ty mi powiedziałeś, a dzisiaj powtórzyłeś, 56 książek. Jak ty to zrobiłeś? Kiedy ty to zrobiłeś? W końcu ty masz zaledwie 69 lat, a 56 książek niemożliwe, żebyś już od 13 roku coś rzeźbił. Znaczy, ja rzeźbiłem wtedy, kiedy jeszcze nie umiałem pisać. Aha. Bo to się wtedy zaczęło. Ja naprawdę nie zaczynałem, jak się to często zdarza w tej chwili, gdzie taka łatwość dróg i tak dalej. Więc nie robię tego od 9 lat czy od 5. Jak przeszedłem na emeryturę, co zrobiła bardzo wiele osób inteligentnych, niekoniecznie literatów, tylko to było we mnie od początku. Więc nie jest to zabijanie czasu, spotykanie się na imprezach tego typu, w których więcej jest spotkań towarzyskich niż faktycznie twórczych, rozwijających. Ale to jest piękne, bo to jest ludziom potrzebne, więc potrzebne są takie imprezy, gdzie są też goście wyjątkowi. A też 56 książek, to się urodziło po drodze, ja naprawdę nie piszę na siłę. Ja bym wolał napisać w życiu jedną książkę, ale za to dobrą. Natomiast człowiek jest taki rozbiegany, liryka po ojcu, satyra po dziadku Teofilu, od strony matki, więc te geny się we mnie jakoś tak przemieszały i no i to jest jak jest. No i po prostu ja robię to, bo to jest we mnie, bo to ze mnie wypływa, bo ja tam muszę robić. Ty się czujesz takim bardziej, powiedzmy, poetą na serio. Czy te, raczej ta poezja satyryczna, co ci bardziej odpowiada? Znaczy ja mam to szczęście w tym nieszczęściu, wynikające z przewrażliwienia, że ja równolegle traktuję i równoprawnie te dwie dziedziny. Nie jestem jakimś tam lirykiem z bruzdą na czole, z rozpaczą w mózgownicy, który chce skończyć to życie piękne, czy tylko głupkiem, czy błaznem. Błazen to jest komplement. Ale jest to, zależy co mi w duszy gra, tym jestem. Staram się oczywiście to robić jak najlepiej. I także jedno i drugie jest. I to jest piękne. Oczywiście czasem niektórzy krytycy mają do mnie pretensje, że w satyrze przemycam lirykę, a w liryce satyrę, że to się nie ale może dobra tak... dobra satyra kiedyś taka była właśnie. Właśnie to, chodzi o to, żeby łączyć te dwa światy, żeby to było płynne. Zresztą profesor Gembala pisał, że mi to wychodzi. Staram się robić dobrze, nie zastanawiam się, co z tego wychodzi. Tylko staram się pisać jak najlepiej, a potem co się z tym będzie działo, to już nie moja kwestia. Ja o bielskiej scenie kabaretowej słyszałem dużo, natomiast ją trochę mało znam. Znam nazwisko Piotrka Skuchy. Wiem, że Skucha kiedyś z Łapotem razem tworzyli kabaret Długi i tak dalej. Te legendy znam, bo i Łapot, i Jacek był też moim gościem w audycji Pod Wielkim Dachem Nieba, więc coś niecoś. Natomiast powiedz mi, jak długo ta scena istnieje? Ja współpracowałem z kabaretem Długim długo. Mhm. A wzięło to się stąd, że publikowałem w Szpilkach. To było nieprawdopodobnie, że ja chłopak z Zadupia, z prowincji, byłem najczęściej publikowanym w Szpilkach. 200 moich tam różnych rzeczy się ukazało. W Warszawie nie wiedzieli, kto to taki, czy jakiś pseudonim kogoś, czy nie. Natomiast ja tylko wysyłałem i czekałem. I właśnie przez Szpilki trafiłem do Jacka Łapota i Piotrka Skuchy, ponieważ oni mieli tę audycję w Trójce. Trzy audycje, to się nadaje, Muszczek po polsku i Parafonia. I ja im później wysyłałem te teksty, jako żeśmy się gdzieś po drodze skumali i to prezentowali najwybitniejsi aktorzy. I to było niesamowite wyróżnienie, jak tam czytał, nie wiem, Kołbasiuk, Olbryski, no cała czołówka polskich aktorów, no to była nobilitacja i jakaś inspiracja do dalszego pisania. I potem była 500. audycja kabaretu Długi, która w Trójce leciała i oni z tej okazji zrobili koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaprosili mnie do Warszawy na ten koncert, tam wystąpił na scenie z jakąś garścią chyba fraszek. Oprócz tych innych artystów Kołbasiuka, Pawlika Bronisława, świętej pamięci Kołbasiuk, też zresztą innych. I oni mnie potem zaprosili, żebym ja z nimi jeździł, z tym kabaretem Długim po trasy po Polsce. No i ja jeździłem i tam miałem swoje wejście takie, między innymi jedno było takie, że ludzie zadawali mi tematy na fraszki. Ja w ciągu tam paru minut te fraszki... Czyli taki, byłeś taki wczesny Andrus. Ja byłem przed Andrusem. Wczesny Andrus. Tak, wczesny. Zgadza się. Andrus potem był na pierwszej bielskiej scenie kabaretowej. Zresztą zostały jakieś zdjęcia, przecinaliśmy te. Potem Jacek z Piotrem się rozeszli i już się widać mieli dość, no bo jak ktoś współpracuje z kimś, ileś tam lat, to się już po prostu jakby wypalili i trochę drogi ich się rozeszły. No i tak, Piotrek... Łapot teraz tworzy Kałamarz. Kałamarz, a Piotrek się przeniósł do Bielska i
założył tu jakby kabaret, no, bielską scenę kabaretową, a potem kabaret. Mnie już znał od lat, my dwaj wjedziemy na scenę, to już jest śmieszne w związku z tym, że ja jestem taki skrzyżowanie wkurwionego krasnoludka z małpką kapucynką. A Piotr, wiadomo, 2 metry, nie? I to samo wejście, już Piotrek mówił, że to jest, tak wygląda średnia krajowa. I to już na dzień dobry, więc wystarczyło wejść. Oczywiście poczucia humoru tak, mamy. Tak wygląda ofiara kryzysu, jak tak, na przecież można to różnie mówić. No, ale stąd się to wzięło. I w 2006 roku powstała ta bielska scena kabaretowa. To nie już 17 lat. Tak. No i polega ona na tym, że zapraszani są najwybitniejsi artyści w drugiej części, a w pierwszej części tośmy my wypełniali jak miejscowi i piosenki i są zdolni ludzie w każdym miejscu tego świata i kraju i nawet tego okręgu małego. Stolica może być na prowincji, prowincja w stolicy, co się zresztą często zdarza i byłem ostatnio w stolicy na spotkaniu, im to powiedziałem, dosadnie się zdziwili. Taki dobry kabaret, który ja pamiętam, powiedzmy, to był taki kabaret, gdzie zawsze było miejsce na, nie tylko na prześmianie, tylko było też miejsce na lirykę, na piosenkę z dobrym tekstem. No tak przecież robiła Hanka Bielicka, wożąc Jurka Filara. Zresztą Bronek Opałko robił to samo z Jurkiem Filarem, prawda? No czy kabarety Pietrzaka, kabaret Tej na przykład, nie? Zawsze było to miejsce na poezję. Wy też macie chyba, ja tu wiem o jednej wielkiej legendzie piosenki autorskiej, o Iwonce Lorenc. Ona chyba też tam trochę związana z wami, co? Ona, mówiąc szczerze, jest luźno związana. To znaczy ja jestem z nią bardziej związany, czy wszyscy, jakby każdy jest indywidualnie z osobna, bo to jest dziewczyna naprawdę z talentem. Ona w jednym roku wygrała piosenkę autorską we Wrocławiu. Aktorską chyba. Aktorską. Festiwal studencki w Krakowie. I jeszcze w Rybniku. To były 3 najważniejsze spraye i ona to wygrała. No, dziewczyna ma talent, taki miodowy głos, takim z charakterystycznym zaśpiewem, oryginalnym. Zresztą chodzi w sztuce tylko o oryginalność. Nie. Tak, teraz zrobiła płytkę z Koterbską. Tak, z Marią Koterbską. Jeszcze płytki nie mam, ale już kilka nagrań do mnie dotarło. Znamy się pięknie. Zresztą Iwona współpracowała z Teatrem Polskim, tak. Gdzie zresztą są wszystkie te miesięczne spotkania na bielskiej scenie kabaretowej, to są w Teatrze Polskim. Teraz nie wiem, czy byłeś w Teatrze Polskim. Nie byłem w Teatrze, ale widziałem go z lotu ptaka. No, to jest taka bombonierka, to jest takie cacki. Piękne miejsce. Gdzie można mówić i jak w teatrach, amfiteatrach antycznych słychać. Nie trzeba mikrofonów. Do każdego miejsca dociera. Szept, oddech. Ale to jest właśnie sztuka aktorska dobra, bo prawda, można ogłuszyć człowieka nie używając mikrofonu, prawda? Dobry aktor wie, jak to zrobić. Znaczy i tak wie, dalej. Jak używać aparatu tak. Mowy, kiedy zrobić pauzę, kiedy piano, kiedy forte. No, więc to można rzeczy nie krzyczeć, a wszyscy wszystko słyszą. Powiedzieć. No właśnie. Można nic nie powiedzieć, a wiele powiedzieć. Spojrzeć. Tak, na przykład. Właśnie. Juliuszu, ty masz też w swoim dorobku piosenki. Czy oprócz tutaj bielskiej sceny ktoś jeszcze śpiewa twoje teksty? Słuchaj, ja ci powiem tak. Właśnie piosenki to były pierwsze, bo ja jestem utkany z muzyki i to nie moja zasługa. A sam też grasz na czymś? Ale na gitarze tylko, bo tam przerobiłem 2 szkoły, także nutki poznałem to wszystko i ja te piosenki układałem od lat. Muzyka była we mnie zawsze. I ja te piosenki układałem równolegle z pisaniem tekstów. Nawet teraz jak piszę, choć piszę różne rzeczy i nierymowane i takie i owakie, to one we mnie grają. One we mnie śpiewają, jak się przelewają słowa, to już jest jakby pod tym muzyka. Nie zapisuję tego, a to dlatego, że jak zauważyłeś, ja już tyle rzeczy zrobiłem, piszę zresztą od trenów po satyry, idiotyzmy, fraszki, aforyzmy, że już braknie, żeby jeszcze się piosenką zająć, choć są wyjątki. Zresztą moje piosenki pierwsze to właśnie były grane przed moimi wierszami w parafonii, w tych audycjach Trójki. Mm-hmm. Na przykład był Janek Mościcki, który tam, taki pieśniarz Bart Nasztu, który śpiewał. I kilku innych, te piosenki zaistniały, może jeszcze są, choć po tej reformie to może wszystko skasowali. W każdym razie te piosenki już były. I potem w kabarecie Długi tam moje piosenki były. Zresztą tych piosenek ja setki napisałem. Ja muszę wydać to mi kolejny, gdzie będą teksty piosenek. Zresztą nie najgłupsze są, tak to twierdzę po latach,
które zaproponuję jakimś wykonawcom, bo ja już nie jestem w stanie tego wykonywać, bo też śpiewałem, nie powinienem tego robić, ale nie miał tego kto robić. No a że słuch mam, no więc będziesz miał okazję usłyszeć tak, na tej płytce. Mam przed sobą płytę właśnie Sabina Głuch, Juliusz Wątroba, Pociąg pośpieszny do miłości. No. Tak, to widzę, że to pięknie. Też to, co dzisiaj czytałeś na scenie, to też tak troszkę z zacięciem satyrycznym i niestety, albo wstety również pociągują miłości. Nie? Ja tyle rzeczy pisałem, że ja chciałem wybrać coś, wiesz. O ale tym... jak to jest możliwe przy 56 tomach opasłych, bo to już tego, ile napisałeś tekstów, ile wierszy? Na pewno kilkanaście tysięcy. Jakbyś to przeliczył. Zresztą nie tylko... A monologi też pisałeś? Jakieś też pisałem, rzeczy? Oczywiście. Potem zrobiłem drugi kabaret z Sabiną. To jest historia długa. Ten nasz kabaret, to się nazywa, nierozwiązany, ale Sabina jest aktorką zawodową, wyemigrowała do Warszawy, więc nie mam kontaktu nawet z nią teraz. Natomiast nasz kabaret się nazywał Panaderie i żeśmy zrobili taki program też niesamowity, no i piosenki śpiewałem, zrobiłem taki numer, przecież nie robię tego po to, żeby robić karierę, bo mi to zawsze było obce, ale chciałem sprawdzić te piosenki na festiwalu piosenki w Chorzowie, to ogólnopolski festiwal był, ja tam wystąpiłem, wysłałem te piosenki, bo to trzeba było wysłać. I miałem próbę 5 minut z tym bendem. No i zaśpiewałem to i dostałem wyróżnienie, z czego się ogromnie cieszyłem, bo wśród takich tuzów piosenki literackie, poetyckie, ja wyszedłem po prostu jako zupełny amator. Idzie mi o warunki głosowe i o te sprawy. Natomiast to mnie utwierdziło w tym, że to nie jest takie beznadziejne, co piszę. Zresztą te 100 konkursów, to jest umowne. Jak zdobyłem 100. nagrodę, przestałem wysyłać na konkursy. A to nie dlatego, że pieniądze są potrzebne, tylko żeby młodzi mieli szansę, bo są tacy wyjadacze, poeci konkursowi. Ja się nie muszę ścigać, bo wiesz, możesz być sobą. Mnie to nie jest niczego, to wręcz ogranicza twórcę. Czyli jesteś teraz człowiekiem, który może powiedzieć, że na pewno w jakiejś tam mierze spełnionym. Ale oczywiście, że tak. Powiedz mi tak, czy ty z tego, co piszesz i tego wszystkiego, to jest twoje źródło utrzymania, czy zajmujesz się Widać, że się nie znasz, albo udajesz, że jeszcze się nie znasz. Oczywiście, że nie. Zresztą nigdy, wiesz, żeby być poetą, to... Przy tylu tysiącach tekstów. No i co z tego? Ale wiesz, my się umówimy na taką rozmowę osobną. Ale wiesz, co ci chciałem powiedzieć? Że nie, ja miałem świadomość od samego początku, że ja albo ożenię się z bardzo bogatą kobietą, co zresztą Iwaszkiewicz powiedział młodemu człowiekowi, jak się go pytał, co trzeba zrobić, żeby być poetą, trzeba się bogato ożenić, czy wyjść za mąż. Dlatego skończyłem Politechnikę przewrotnie. Potem pracowałem w przemyśle, byłem kierownikiem wykończalni. Oczywiście mogłem być dyrektorem, a miałem propozycję. Natomiast ja wiedziałem, że moja działka to jest pisanie. Ja w sobotę i w niedzielę o 4 rano z kawą szedłem do mojego pokoiku na stychu i pisałem. I stąd między innymi tyle się tego uzbierało, bo ze mnie to musiało wypływać. No bo to jest w życiu najważniejsze, jest, żeby wiedzieć, co się powinno robić, to znaczy do czego się ma predyspozycję. Tylko trzeba robić jak najlepiej, a reszta jest poza nami. W tym świecie zwariowanej autokreacji, rozpychania się łokciami, parcia na szkło, a nawet na redaktorów, czy na redaktorki atrakcyjne. No zauważyłeś, że to ja wybieram sobie no i to chwalebne. Rozmówców z tego festiwalu. I fajnie, że to robisz, że ta różnorodność, o której żeśmy wspomnieli, bo to jest najważniejsze w świecie. Ja właśnie chciałem cię jeszcze zapytać, jako takiego bacznego obserwatora, bo satyryk ma to do siebie, że jest obserwatorem też, że nie? Są felietony pisze. Tak. Powiedz mi, jak postrzegasz kondycję poezji w ogóle współczesnej, tego, co się dzieje dookoła ciebie? Wiesz co, ja ci powiem, że ja nie jestem od postrzegania. Ja nie jesteś jestem... krytykiem, nie? Znaczy, zdarza mi się, bo zapraszają mnie do właśnie dziesiątek konkursów do jurorowania. Mhm. Z tego są jakieś drobne pieniądze. Czasami drobne, czasami mogą być dobre. Tak, tak. Właśnie o tym ci mówię. Natomiast bałbym się oceny, bo zresztą mam pretensje do tych klasycznych poetów już, którzy mają jedyną i świętą rację. Poezja to jest taki obszar, nieograniczony jak haiku do iluś tam stropek, gdzie się może wpaść w kanał, w katarynkę i nie podajmy się tego. Oczywiście są wrażliwi ludzie, są mody, natomiast ja myślę, że cokolwiek się nie pisze w jakiejkolwiek formie, to o wartości umownie tego, co powstaje, decyduje talent autora, z którym się przychodzi na świat, którego się nie da nauczyć, dlatego jestem przeciwnikiem wszelkiego rodzaju warsztatów. Warsztaty to może będą, nie wiem, robienia butów na drutach, czy czegokolwiek innego. Ja znałem na przykład kobietę, która nie umiała pisać, poruszać się w świecie,
Więc te wiersze w Zakopanem, Zofia Graca się nazywała, przed laty, jak tam pierwszą nagrodę zdobyłem limuzyną, żeśmy do Kasprowego podjeżdżali, cuda dziwy. Zofia Graca się nazywała i ta kobiecinka wiejska, która tam bliżej jej było nieba niż tym brudom tego świata, po którym krążymy, ona dyktowała to, co jej się w głowie wykluło, swojej wnuczce. I ta wnuczka to zapisywała i z tego potem powstawał genialny wiersz. Słuchaj, Juliuszu, na pewno będziemy musieli zrobić takie spotkanie osobne. Umówimy się na jakąś rozmowę za pomocą środków masowego rażenia. Z przyjemnością mi się z tą rozmawiam. A o tej imprezy idzie, chcę powiedzieć, że ona jest potrzebna, ponieważ ludzie na nią przyjeżdżają. Mnie osobiście ona nie jest potrzebna, dlatego ja nie jeżdżę po świecie, bo mógłbym cały czas jeździć, bo mnie to niesamowicie rozprasza. Ja się mogę skupić tylko w tym miejscu. Ja jestem ten wiejski podział ludzi, to jest na pnioki, krzoki i ptoki. Ja jestem tym pniokiem z tego miejsca. Poznałem wczoraj człowieka, który uwalnia ptaki z drzewa. Bo ja się Krzysia, tak, napisałem o nim już niejednokrotnie, jest to barwna postać. Z jego żona wcale nie mniej barwna. Ikony. Ale jego pracowitość mnie zdumiewa. Widziałeś tam tysiące tych ptaków. Ja jestem tylko przerażony, po co ma to stać? Można by to było sprzedać i uwolnić następne ptaki. Tak, tym bardziej, że on tego nie ma gdzie trzymać, on to ma w koszach. Za chwilę włoży do sypialni na łóżku i nie będzie miał gdzie spać. No, ale to się zgadzam, tym bardziej, że te niektóre ptaki, każdy jest inny, tak. Ale one w swoim widzeniu takim są jakby z tego samego, widać z tego samego ojca i matki. Mhm. Nie jest to sąsiada. Dziecko, tylko jest to Krzysia. I ja go strasznie ze swojej strony promuję, bo to jest unikat, to jest wyjątkowy człowiek. Pracuje jak kilkadziesiąt lat temu, od rana do wieczora na polu swoim, różne rzeczy tam uprawia. I po tej pracy rolnika, tak umownie to nazwijmy, robi tyle pięknych rzeczy. No to jest, zaprowadził to jest pasja, Artur, to jest miłość do tego, co się... Zaprowadził nas Artur Szczesny wczoraj do niego, bo, no bo to Artur mieszka na... Co prawda dowiedzieliśmy się, że za tą drogą już jest inna gmina. Zgadza się, no jakieś granice muszą być, przynajmniej granice przyzwoitości, których niestety coraz mniej w tym świecie, jak sam dobrze wiesz. Dobrze, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Juliusz Wątroba, satyryk, poeta, właściwie człowiek wielu talentów. Prozaik też. No proza życia nas dopada cały czas. Dziękuję ci bardzo. Ale to była piękna proza. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Przeciwko między nami mur, a choć słońce świeci, to kładzie się cień. Gdy podróż ci się dłuży, to opowiadaj w podróży. A gdy ci czasu nie żal, to zwierzaj mi się, zwierzaj. Połączył nas przedział, czuwa bliskość miejsc. Czy to był przypadek, czy też ślepy los? Więc tak jak ten przedział, życie ze mną dziel. Chociaż w twoim sercu i w mym był już ktoś. Ci się dłuży, to opowiadaj w podróży. A gdy ci czasu nie żal, to zwierzaj mi się, zwierzaj. Cóż jeszcze nie wiemy,
gdzie podróży kres, gdzie ostatnia stacja, semafora błysk, bo przed nami jeszcze tyle nowych miejsc, więc ruszamy znowu, słychać ostry gwizd. Ty podróż ci się dłuży, to opowiadaj w podróży. A gdy ci czasu nie żal, to zwierzaj mi się, zwierzaj. Choć nas chcą poróżnić źli ludzie, zły czas, we mgle przemijania ścich rozpaczy krzyk. W sercu cię zatrzymam, boś największą z łask, nawet kiedy serce przestanie mi bić. W sercu cię zatrzymam, boś największą z łask, nawet kiedy serce przestanie mi bić. Złoty środek, bez wstrząsów zbędnych, niech Bóg broni, wiem, na głupotę rośnie popyt, a najważniejszy jest kompromis, ewentualnie środek, złoty, delikatnie, by nikogo nie urazić, bezpłciowo, bo zaszkodzić może płeć, z konieczności to najwyżej nożem zabić. Świeć nam, gwiazdko pomyślności, świeć, piękne życie, świat jak wachlarz snów otwarty. Karuzela, cyrk, gram, hazard, burdel, bilard. Czyś dziewicą, prostytutką lub bękartem, to się lepiej nie wychylaj, nie wychylaj. Mocne słowa, trawa mowa, groch o ścianę, utonęły jak podkowy w nowej waśni. A z ust sączy się żółć czarno jak atrament. Świeć nam, gwiazdko pomyślności, nie zagaśnij, dość. Przymykam na co trzeba szare oczy. Wąs zostanie, dla ugody zgolę brodę. Już się śmieję, więcej się nie będę boczył. Najważniejszy, przyjaciele, złoty środek, o czym zresztą już wiedzieli starogreccy Rzymianie. Moi kochani, to tyle jeśli chodzi o nasze rozmowy. Będzie jeszcze trochę poezji, będzie jeszcze trochę wierszy. Zanim do tego dojdziemy, to chciałem wam powiedzieć, że za tydzień gościem audycji Pod Wielkim Dachem Nieba będzie wybitne gwiazdo, że tak powiem, pieśni zaangażowanej, pieśni z Krainy Łagodności, Jurek Filar, współzałożyciel naszej Basi kochanej, a z kim Jurek nie występował. W tej chwili zapraszam was na piosenkę, która jest piosenką miesiąca października. Z różnych powodów. Inne słowa, Polska. Gdy w naszym kraju los komuś dopiecze, zawsze się znajdzie dłoń wyciągnięta i serce wrażliwe na losy człowiecze, bo każda krzywda nam nieobojętna. W tym samym kraju, gdy wyglądasz inaczej, odsądzą cię zaraz od czci i wiary. Z odmiennych poglądów się musisz tłumaczyć, a wierny nie wybacza niewiary. Bo my, Polacy, lubimy się dzielić wszystkim, co mamy z bliźnim w potrzebie, a jeszcze nam lepiej wychodzi dzielenie na nas i tych gorszych od siebie. Bo my, Polacy, lubimy się dzielić wszystkim, co mamy z bliźnim w potrzebie, a jeszcze nam lepiej wychodzi dzielenie na nas i tych gorszych od siebie.
na spokój na świecie zawieje. Kto chce, niech przyjdzie, o wszystko zadbamy. Niech w pokrzywdzonych kiełkuje nadzieja i sobie trochę splendoru przydamy. A zaraz potem jedni na drugich będą ukradkiem z podełba spoglądać. Nie dość, że dużo mniej pomagałeś, to jeszcze się skrajnie różnimy w poglądach. Bo my, Polacy, lubimy się dzielić wszystkim, co mamy z bliźnim w potrzebie. A jeszcze nam lepiej wychodzi dzielenie na nas i tych gorszych od siebie. Bo my, Polacy, lubimy się dzielić wszystkim, co mamy z bliźnim w potrzebie. A jeszcze nam lepiej wychodzi dzielenie na nas i tych gorszych od siebie. Bo my, Polacy, lubimy się dzielić wszystkim, co mamy z bliźnim w potrzebie. A jeszcze nam lepiej wychodzi dzielenie na nas i tych gorszych od siebie. Dobrze, były inne słowa Polska, to teraz was zapraszam na dwa wiersze w wykonaniu samego Artura Strzesnego. Z tomiku kilka kamyków do ogródka poetów. Muzy nad głową. Siedząc w parku na ławce pochmurnym popołudniem, łatwo za muzy krążące nad głową wziąć stado wron. Czytałem nie jeden wiersz będący efektem takiej pomyłki. W obronie drzew. A gdyby tak pisać pięknie i mądrze, wyłącznie wtedy, gdy palec Boży wskaże drogę myśli ulotnej, a słowa poparte głęboką wiedzą i przyprawione szczypną emocji naprawdę dojrzeją do wyjścia na świat. Ileżby drzew nadal szumiało. Artur Strzesny, inne słowa. Pięknie. Artur, tak samo jak Juliusz Wątroba, jesteście niesamowici, macie tyle talentów, jesteście w tylu sferach, że tak powiem, zaangażowani, że aż człowiek się zastanawia, kiedy macie czas, by odpocząć, by zająć się najnormalniej w świecie sobą. Teraz Anioły obok nas w wykonaniu innych słów, potem Marylka Duszka przeczyta dwa wiersze, no i zobaczymy, co będzie potem. Sobie tak wokół popatrzę, to myślę, że w świetle obecnych wydarzeń jedynym realnym światem jest świat naszych marzeń. Więc kiedy wieczorem siadamy przy ogniu, zlatują się stada aniołów i mnóstwo różnych niezwykłych stworzeń tu z nami siada pospołu. A ogień wyobraźnię ożywia, pozwala zajrzeć na drugą stronę. I jakaś jest w ogniu moc przedziwna, że ducha tchnie nawet w nieożywione. Gdy się skupić na magii płomieni, można dostrzec co nieodgadnione. A wyobraźnia znajduje w przestrzeni jednej co przyszłe i przeminione. Ta jedność wszystkiego ze wszystkimi z nami może w nas pozostanie na dłużej i nie zgaśnie wraz z płomieniami nadzieja, że czuwa nad wszystkim ktoś w górze. Ta jedność wszystkiego ze wszystkimi z nami może w nas pozostanie na dłużej i nie zgaśnie wraz z płomieniami nadzieja, że czuwa nad wszystkim ktoś w górze. Zwykli ludzie chcą uprawiać truskawki, patrzeć na kwitnące bzy, kąpać się w jeziorze, rodzić i wychowywać dzieci, karmić swoje koty i psy. Politycy mają dla nich inne plany. Rozmowa telefoniczna na dobranoc. Trzymaj się. Czego? Mojej miłości. Dzięki.
Marylko i Arturze. Jeśli chodzi o Artura Strzesnego, to jak to mawiają w kabarecie, panu już dziękujemy. Dzisiaj jeszcze raz ci, Arturze, dziękujemy za gościnę, że nas tam obwoziłeś, pokazywałeś nam co ciekawego. I chociaż oczywiście nie było tyle czasu, bo festiwal Stardust był mocno, że tak powiem, naładowany różnymi wydarzeniami, więc tam, gdzie się dało, tam nas zaprowadziłeś. Bardzo ci za to dziękujemy. Dziękujemy również Mikce za to, że tak dobrze pełniła rolę gospodyni domu. Teraz Sabina Głuch i Juliusz Wątroba w piosence Zakochany pies na... Zakochałem się w złej godzinie. Była flądra, mądra i śliczna. Śliczność minie, miłość nie minie. Choć to miłość kynologiczna. Zakochałem się, gdy szła na spacer. Ona z pieskiem albo z nią pies. Już wiedziałem, że z nią się zbajdacze. Grzechu warta, co kwartał jest. Choć ona ma pieska, a właściwie psa, ten piesek z nią mieszka, na nerwach nie gra. Choć właściwie szczeka od rana po noc. Więc człowiek się wścieka, bo ma tego dość. A być mogło jak w raju cudnie, bo jest niebem, które tak blisko. Ale obok cuchnie paskudnie, to natrętne i wstrętne psisko. A gdy pragnę się do niej zbliżać, tak jak pchełka do swojej pchły, cały w chuci, ona w negliżach, psisko warczy i szczerzy kły. Dość mam tego psiska i jej też mam dość, to bydle ją iska i włazi pod koc, bez przerwy ją liże. Ta jego psia mać, że wyje jak wyżeł, rakarza mi dać. Najstraszniejsze są długie noce, niespełnione i nieprzespane, gdy psia świnia tak ją gilgoce na tapczanie, a ja pod tapczanem. Wiem na pewno, że w lichej budzie z psią wiernością żej będzie mi, gdy na spacer z tą bestią pójdzie, a ja skamląc schodzę na psy. Więc żyj sobie, suko, sam na sam z tym psem, choć serce mi stuka i pęknąć ma chęć. I marzyć zaczynam i już tylko chcę, by mnie weterynarz wpędził w błogi sen. By mnie weterynarz wpędził w błogi sen. By mnie weterynarz wpędził w błogi sen. Hop, 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 pięknie. I moi kochani, będziemy powoli lądować, będziemy kończyć. Na koniec zostawiłem sobie wiersz w wykonaniu Sławki Sobkowskiej-Marczyńskiej, która również brała udział w festiwalu Stardust, a wszystko to zakończymy piosenką w wykonaniu Juliusza Wątroby. Najpiękniej mi graj. Spotykamy się za tydzień pod wielkim dachem nieba, oczywiście tradycyjnie o tej samej porze. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, no w ogóle bądźcie z nami, polubiajcie stronkę facebookową audycji. No oczywiście nie może być tak, że tylko audycji pod wielkim dachem nieba subskrypcji ma przybywać, mówię, na YouTubie, ale również Marylce Duszce, ona też ma swój kanał na YouTubie. Zachęcam was do tego, bądźcie z nami za tydzień, bądźcie z nami
do końca świata o jeden dzień dłużej. Bardzo wam dziękuję za uczestnictwo w audycji. Organizatorom festiwalu Stardust również dziękujemy za zaproszenie, z nadziejami, że być może za rok spotkamy się ponownie. Do usłyszenia za tydzień. Wspomnienie. Pod starą sosną wylegują się wspomnienia. W mchu zachowane, ogrzane słońcem, tym samym, co wtedy, gdy leżąc na igliwiu, przez konary drzew szukało się nieba, a potem na poziomkowej polanie próbowało się pierwszy raz jego ust. O smaku beztroski. Wspomnienie zamknięte w łezce żywicy. Kiedy stajesz na scenie, a cisza tak wielka, że słyszę, jak światło zapala się w tobie i w pierwszej, i w drugiej, i w trzeciej osobie, w liczbie pojedynczej i mnogiej, to ty. Graj. Graj mi Ewę, Helenę i Julię, najpiękniej mi graj. Bo wciąż nie mogę, nie mogę zapomnieć, zapomnieć twej gry. Bo jesteś niebem, co w słońcu i słońcem, co w niebie wciąż lśni. A ja szarą ziemią, co tęskni za tobą, co pragnie błękitu i ciepła i serca i wiary, nadziei w tę miłość prawdziwą. Kiedy mówisz, to słowa kolorowe witraże zatrzymują blask tęczy, by została na dłużej. A gdy rękę gorącą na ramieniu mi kładziesz, wiem na pewno, że śnię przepiękny ten sen. Graj, graj Adama, Dawida, Romea, najpiękniej mi graj. Bo wciąż nie mogę, nie mogę zapomnieć, zapomnieć twej gry. Bo jesteś niebem, co w słońcu i słońcem, co w niebie wciąż lśni. A ja szarą ziemią, co tęskni za tobą, co pragnie błękitu i ciepła i serca i wiary, nadziei w tę miłość prawdziwą. Kiedy nagle odpływasz i kurtyna opada i huragan oklasków zrywa się w pełnej sali, czuję, że nim utonę, to mnie zdążysz rozpalić i wypłyniesz raz jeszcze już dla mnie na bis. Graj, graj mi Ewę, Adama, Romea i Julię mi graj. Bo wciąż nie mogę, nie mogę zapomnieć, zapomnieć twej gry. Bo jesteś niebem, co w słońcu i słońcem, co w niebie wciąż lśni. A ja szarą ziemią, co tęskni za tobą, co pragnie błękitu i ciepła i serca i wiary, nadziei w tę miłość prawdziwą. La 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 la